z nami Patryk Tołkaczewski po zawodowym debiucie. Tak średnio dane, bo remis, a nie zwycięstwo, ale tak powiem Ci szczerze, że jak usłyszałem, z kim się bijesz, to tak powiedziałem sobie, kurde, na ostro zaczynacie, zresztą powiedziałem Ci to na Gromdzie. Tak, na ostro, twardy rywal, mega dobrze przygotowany. Wiedziałem, że to będzie walka z tirem, bo duży chłop, no i tak było. Dziękuję mu za tą walkę. No i co, wracamy na salę i lecimy dalej. Bo tak mówisz o tym Bridger, a dali Ci takiego jednego z największych polskich ciężkich. No dali jednego z największych, mierzyłem się z nim, twardy rywal, może walka wyglądała nieczysto, dostawałem jakieś ciosy z tyłu głowy, jakieś z tyłu pleców, no ale co, walka była dobra, w pierwszej rundzie odłączyło mi mój największy atut, moją pracę nóg, może pierwsza runda wyglądała dobrze, ale od drugiej ich nie czułem. No i co, nie wiem jaki jest powód, wyciągniemy wnioski i może ta waga, którą wniosłem, 111 kg na wagę, miała powód i tak się stało. No ale co, przyjmuję ten werdykt i wracam na salę ciężko pracować. Werdykt i tak dla Ciebie w miarę łaskawy był, bo w rundach było wyraźnie 2-2, bo wyraźnie wygrywałeś dwie pierwsze rundy. Pod koniec trzeciej Cię złapał takim prawym, w czwartej już wygrał. A te liczenie, powiem Ci, że można było uznać, bo tak, a jakby było liczenie, to już 37-38 by wyszło. Ja powiem tak, nie, ten cios był pchany i potknąłem się na nogę, nie czułem żadnego jego ciosu. Wdałem się w nim w bójkę niepotrzebnie, może inaczej to wyglądało z perspektywy widza, no ale nie byłem ani razu zamroczony. Wiem, że jak trafiałem go, to no, pod nosem coś mówił, że nic mu nie jest. Ty mnie demotywował, no ale co, no, wracamy na salę i ciśniemy dalej. Powiem Ci, że kilka razy widziałem Michała na sparingach u Wacha. To Wachu, to prawda, 18, ale to jest komiczny ich sparing, kiedyś miałem nagrane, ale nie puszczałem tego. Oni sobie puścili ręce, walili się w łeb i sobie coś tam rozmawiali i sobie udowadniali, który ma mocniejszą głowę. Także wiedziałem, że będzie ciężko go przewrócić, chociaż raz w pierwszej rundzie go tak, mam wrażenie, lekko zachwiałeś. Może zachwiałem, nie czułem tego. No co, walka wyglądała jak wyglądała. Miałem przeboksować 4 rundy, nie miałem wdawać się z nim w bójkę. No ale nogi mi tego nie pozwoliły, uniemożliwiły mi mój największy atut. No i wyciągam wnioski. Ciężko chcę pracować dalej, bo mam dla kogo. On tam ze 2 razy tym bezpośrednim prawem też tobą wstrząsnął, nie? Ja nie czułem, naprawdę nie czułem żadnego jego ciosu. Może to wyglądało z perspektywy widza, jak mówię, że mnie zamroczył, ale nie czułem, żeby tak było. No co, Patryk, widzimy się, rozumiem, znowu na ringu bokserskim następnym razem? No tak, chcę wrócić, chcę piąć się w górę tutaj w boksie zawodowym. To jest moja pierwsza walka po 8 latach przerwy. No i co, no wracam na salę, no i będę ciężko trenował. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.